W sobotę gramy z Pogonią 2 Szczecin, jednak przyjadą prawdopodobnie zawodnicy z Ekstraklasy. To właśnie zależy, czy przyjedzie Pogoń 2 Szczecin, czy przyjedzie Pogoń Szczecin, bo Ekstraklasa nie gra. Pogoń jest gdzieś tam nisko w tabeli, mimo że oglądałem ich mecze i widziałem, że nawet ta młodzież, która tam gra, no bardzo dobrze grają w piłkę, nie punktują, ale jeśli chodzi o grę w piłkę, o organizację gry, o przygotowanie motoryczne, na pewno są na bardzo, bardzo wysokim poziomie i to miejsce na pewno nie oddaje tego, żeby ta drużyna była tak nisko. Na pewno widmo spadku im zagraża, więc teraz kwestia, czy przyjedzie Pogoń 2, czy przyjedzie Pogoń Szczecin. Ja myślę, że przyjedzie Pogoń Szczecin, ewentualnie może część zawodników z drugiego zespołu będzie grała, więc no, czeka nas naprawdę bardzo arcytrudne spotkanie, bo grając z drużyną z Ekstraklasy, czy z rezerwami tej drużyny, na pewno będzie to bardzo, bardzo ciężkie spotkanie. Myślę, że chyba do tej pory najbardziej wymagające. Emocji nie zabraknie, na pewno kibice też dopiszą. Ja myślę, że tym razem naprawdę dopiszą i ten stadion naprawdę się zapełni, bo no, po pierwsze, zaczęliśmy świetnie sezon, 3 zwycięstwa, ostatnie 2 mecze w lidze bez straconej bramki. Jesteśmy wysoko w tabeli, na pewno potrzebujemy pomocy naszych kibiców. Na pewno przyjedzie drużyna wzmocniona bardzo mocno z zawodnikami z pierwszego zespołu, z Ekstraklasy, więc jestem przekonany, że no, pogoda też z tego co widzę zapowiada się naprawdę na dobrą. Godzina 15 w sobotę, ludzie już też będą po pracy, myślę, że można całymi rodzinami przychodzić, stąd też nasza wizyta w szkole, gdzie zachęciliśmy dzieci, żeby przychodziły w sobotę na ten mecz. Rozdaliśmy oczywiście bezpłatne bilety, daliśmy im plany lekcyjne, więc te dzieci mam nadzieję, że przyprowadzą swoich wujków, ciotki, babcie, dziadków, rodziców i wszyscy tłumnie zjawią się na meczu, bo czeka nas naprawdę świetny mecz. A jak wygląda sytuacja kadrowa na to spotkanie na ten moment? Na tą chwilę wraca Jędrzej Ludwiczak, na tą chwilę Mateusz Moleski już trenował z nami, ale też jeszcze to nie jest taki stuprocentowy Mateusz, jaki był. Mam nadzieję, że w sobotnim meczu, jeśli pojawi się na boisku, będzie w stanie grać na 100%. Jeszcze ciężka sytuacja jest, jeśli chodzi o Krystiana, bo to też będzie tak decydowało się ostatnich pewnie godzinach, czy on będzie mógł wystąpić, czy nie. Mam nadzieję, że wystąpi i jest na to szansa. Natomiast reszta zawodników jest już do dyspozycji i no, nie przewiduję tutaj, że coś się wydarzy teraz w tych ostatnich, nie wiem, godzinach, że ktoś nie będzie mógł zagrać, więc przyjedzie mocna ekipa ze Szczecina, będzie mocna ekipa z Jaroty, spotkają się dwie dobre drużyny i no, mam nadzieję, że wynik będzie dla nas jak najbardziej korzystny, wierzę w to bardzo.